Jeszcze scena! Pietra! Ura! 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 Na plecze! Chodzi! Ura! Ura! Proszę Państwa, w tej chwili znajdujemy się w roku 1703. Sto! Kom med mig. Du kan polska. God morgon. Vi är svenska soldater. Vi tar den här staden Elbing för den svenska kronan. Tłumacz przekazał burmistrzowi, że szwedzkie wojsko wita się serdecznie i zajmuje miasto. Dokładnie. Co? Po order of vår kung Carolus den 12, Carolus Rex, tagit den här staden och vi behöver era pengar. Potrzebujemy pieniędzy. Tłumacz przekazuje burmistrzowi, że robią to w imieniu króla Szwecji Karola XII. Jako słyszałem, że to są sojfe, diabeł, ale to... Haver ni pengar? Han haver inte. Han haver inga pengar. Åh! Du! Tager honom? Har du inga pengar? Har du inga pengar? Ni måste ha pengar, Erika! Masze pieniądze! Nie, Ryka, wyjechaj pieniądze! Źle trafiliście, trzeba było na Gdańsk. Gdańsk już im zapłacił! Nie, że do Gdańsk zapłacił 100 tysięcy florentów, żeby odeszli, tak? Puszczy na Elbląd. To nie, honom! Elbląga nawet nie stać na żołnierzy umundurowani. To nie, honom! Kom han til! Til meg! Svenske soldater! Soldat Mikael! Til meg! Venger og druba! Kanskje ni har penger? Måske oni mai og pinjonce? Nie ma! Elbinska inborgare! Mieszczanie Elbląscy! Nie, Rika! Jesteście bogaci! Dajcie nam pieniądze! Pieniądze! Zaopatrzenie, jedzenie! Co jest? Na rysa na tome, skade, warte woli! Gdyby przyszli Rosjanie, byłoby to inne! Dlaczego oni chcą? Dawać nam pieniądze i kontrybucje dla króla Szwecji! Spóźniliście się. Elbląg musiał kontrybucję do Gdańska oddać. Nie państwo uważają w kronikach, że Szwecja zajmowali przelaz. Elbląg musiał wcześniej kontrybucję do Gdańska oddać. To patrzcie! To patrzcie, nieprawda! To co za wyłęczka? Z koniem czy bez? Serio? Widzicie go? Ktoś ten łamany mówił. Za każdy mieszczanin narodowski miał obowiązek posiadać broń, którą Szwedzi po wejściu do miasta kazali złożyć. Burmistrz chyba popełnił błąd, powiedział, że kasa jest w ratuszu.
To co myli? Jak będzie, Aha! Szwedzcy żołnierze są zaniepokojeni, bo ich dowódca na boku stara się dogadać z burmistrzem. Proszę, a to było typowe. Dowódcy wysyłali do burmistrzów na przykład miast posłańca, potem umawiali się na spotkanie. Jak pod stołem poszedł mieszek z pieniążkami, to czasami oddziały odchodziły. Zobaczymy, czy... Tam słyszę monety. Klucze oddaję. Szwedzi oszukują was. Klucze. Jakie słabe te klucze. Tu övertagen i staden Elbing till Sverige. Przejmujemy Elbląg dla Szwecji. Jesteście w tym momencie poddanymi króla Karola XII. Czy wam się to podoba, czy nie? A Agnieszka wygrali będą mali? Viva! To jest tam, nie powinien nam otwierać ten ratusz. Do ratusza. Otwieramy ratusz. Do ratusza, go! Uciekaj z tą bo mogę wtedy przemoc. Kończę mi z tą bitą. Tu mały. Mirna! Ustawić się w jakiś sens. Otwieram drzwi teraz!
No co my tu to sztuczki jakieś? Co my tu sztuczki jakieś? Nie, w loku loki. Zostawcie tego burmistrza, co tam się dzieje? Wietrożna. Bardziej martwy nie będzie. Idę zobaczyć, co oni robią tym biednemu burmistrzom. Śpiąc. Ale burmistrz jakieś takie wykazał. Ciszej tam! Kiedy Szwedzi przyszli tutaj z wojskiem, a pan burmistrz miał ledwo jakichś szczurów do obrony, to trochę zmień. Trochę zmień. Thank you.
wygrać z tej, no to nasz sojusznik. Mam na fajny nowy karabin! Szwedzki! A kuda Burgermeister! Kuda Burgermeister, dawaj Burgermeistera! Broń przestrzelimy, a o 14 opowiemy co nieco o mundurach i strojach.